Jak stać się Robertem Lewandowskim? Krok pierwszy, reklamuj dosłownie wszystko. Szampon przeciw łupieżowi Lidl T-Mobile oraz 150 innych rzeczy, bo przecież hajs się musi zgadzać. Krok drugi, w każdym sezonie napierdzielaj niezliczoną ilość bramek i spraw, żeby każdy bramkarz po meczu z tobą potrzebował wizyty u psychologa. Krok trzeci, wyeliminuj z diety gluten i wszystko, co ma smak. Jedz tylko liście, kiełki i tekturę zrobioną prosto z przepisów Ani. Krok czwarty, w międzyczasie nagrywaj na maksa cringe'owe TikToki i pokaż swój nietypowy talent taneczny. A jak przyjdzie mundial i turbo ważny mecz z Meksykiem, to w żadnym wypadku nie strzel karnego, bo przecież nie może być zbyt pięknie. Wyślij koniecznie fanowi Robercika.